Dzień dobry, witam się z Wami już 6 dnia vlogmasu. Dzisiaj z rana miał przyjść do chłopców Mikołaj, ale nasz Mikołaj się troszeczkę spóźni z tego względu, że chłopcy jakby rano zostali prezenty od Mikołaja, to by nie chcieli pójść do przedszkola, więc otworzą te prezenty po przedszkolu, a że Mikołaj miał w tym roku mnóstwo pracy z innymi dziećmi i z innymi prezentami, no to ja mu troszeczkę pomogę i właśnie te prezenty, które tutaj są za mną naszykowane, zapakuję i muszę jeszcze pojechać do sklepu dokupić trochę słodyczy, no bo niestety o tym Mikołaj też zapomniał. Nasz Mikołaj w tym roku jest wyjątkowo spóźnialski i zapominalski, więc ja zapraszam na kolejny dzień z nami. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Worki dla chłopców mam już zapakowane. Jeszcze tutaj mi został prezent dla Kuby, który już Wam mogę pokazać. Kupiłam mu dresy z Adidasa na siłownię, bo potrzebował. I wzięłam mu też na siłownię nowe słuchawki. Chciałam mu jeszcze dorzucić bon na tatuaż, ale nie zdążyłam niestety kupić, więc po prostu wrzucę mu tutaj pieniążkę i napiszę, że to jest na tatuaż. Myślę, że się z tego bardzo ucieszy, więc pakuję to wszystko i jadę szybko do sklepu, żeby jeszcze te worki uzupełnić słodyczami. Nie chciałam rzucać pieniędzy luzem, więc napisałam na takiej świątecznej kartce Kubie, żeby właśnie wykorzystał sobie te pieniądze na tatuaż. Myślę, że mu się to będzie podobało, bo już na urodziny chciał dostać bon na tatuaż, więc dostanie na Mikołaja. W Lidlu znalazłam taką fajną bluzę z ciasteczkami i ogólnie z motywem świątecznym. Są tutaj przeróżne, inne też, ale ta mi trochę wpadła w oko. Tylko wiecie co, najmniejszą znalazłam M-kę, a M-ka wydaje mi się, że będzie na mnie za duża. A szkoda, bo naprawdę fajne. Z dziecięcych też tutaj są przeróżne, ale też już powykupowane. Trochę się spóźniłam. Ze świątecznymi słodyczami też się trochę spóźniłam, bo tutaj już jest prawie wszystko wykupione. Wezmę chyba chłopcom po prostu po takim Kinder niespodziance. Bo takie Kinder niespodziance, ona jest taka większa. Nie te największe, bo tych największych już nie ma, ale myślę, że z tego też się ucieszą. I jeszcze Oliwierowi muszę znaleźć patyczki z Nutellą. Pojechałam po same słodycze, ale finalnie wyszłam oczywiście z siatką jedzenia i wzięłam chłopcom właśnie te jajeczka, które Wam pokazywałam w sklepie. Wzięłam oczywiście dwa takie same, żeby tutaj nikt nie miał, żadne z moich dzieci nie miało problemu, że jeden ma inny kolor, a drugi inny. I chciałam Wam pokazać taką siatkę, którą teraz mamy w Lidlu, że można ją kupić. To jest siatka z takimi jakby resztkami i za całą siatkę warzyw zapłaciłam 3 euro, słuchajcie. I tutaj jest naprawdę sporo, jest trochę ziemniaków, już widzę awokado, jest jakiś jeden banan, jabłka, pomarańcze, więc wydaje mi się, że naprawdę spoko cena, bo w Lidlu normalnie same takie dwie sałaty kosztują ponad euro. A wiecie, jakby doliczyć to wszystko, to na pewno jestem na plus. Tego kurczę nie widziałam, nienawidzę pieczarek, ale to Kuba będzie zadowolony, bo on lubi. No i widzicie, właśnie tutaj są jeszcze marchewki. No myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa. Nie wiem, czy w Polsce jest coś takiego, ale wydaje mi się, że tego jeszcze w polskim Lidlu nie ma. Chłopcy, wiecie, dlaczego dzisiaj w nocy Mikołaj do Was nie przyszedł? Bo nie naszykowaliśmy mleka i ciasteczek dla niego. Szybko! Musimy naszykować, tak?
Nie szykujemy? Tak, szykujemy. Ty nie chcesz od Mikołaja prezentu? Że w przedszkolu. Szybko, hopczy! To idziemy, szykujemy szybko mleko i ciastka? Tak, dobra. Kto pierwszy po mleko? O, Igorek ma mleko dla Mikołaja, a Oliwierek ciastka. Oliwierku, wyłóż tutaj kilka ciasteczek, żeby Mikołaj sobie mógł zjeść. I co mamy dla renifera? Marchewkę. Tak, mamy marchewkę dla renifera. No dobrze, Igorku, nalej mleczko. Nie dam rady. Nie dasz rady, pomóc ci. Proszę. I teraz zostawimy wszystko dla pana Mikołaja. Takie też chcesz mu zostawić? Tak. Dobrze, zostaw ty, które chcesz, Oliwierku. No to możesz jedno zjeść, Mikołaj, nie potrzebujesz całej paczki. Dobra. No to teraz musimy tylko czekać na Mikołaja, tak? I poznać go, hopczy. Poznać go? No nie wiem, czy go poznamy, bo Mikołaj przychodzi, jak nikogo nie ma w domu. Co ty masz? Nie. Dwa ciastka wziąłeś? A kto ci pozwolił aż dwa wziąć? Igor. A ty się Igora pytasz o to, czy możesz wziąć dwa ciastka? A ty też już otworzyłeś to, Nutelle? A wy jesteście łakomczuchy. Chłopcy, a chcecie otworzyć, zobaczyć, co w przedszkolu dostaliście od Mikołaja? No to otwierajcie, pokazujemy, tak? Zobaczymy. Tak, to trzeba ściągnąć. No, jak nie dacie rady otworzyć, to ja wam pomogę, bo to chyba jest mocno zawiązane. Nie. Wow. Gwiazdka. Gwiazdka, bo w jakiej jesteście grupie? Gwiazdki. Chłopcy, jaką wy macie grupę w przedszkolu? Szterne. Szterne. A po polsku szterne to co to jest? Po niemiecku, tak. A po polsku jak jest szterne? Gwiazdki. Brawo, Igorku! Pomóc Olisiu? Pokaż, co tam jeszcze jest. Oliwierek, co wyjąłeś? Też Mikołaja. Co jeszcze masz? Jest tam coś jeszcze? Jabłuszko! Ale super! Igorek też ma jabłuszko? Jeszcze coś jest? Tak. Jabłuszko. To też jabłuszko? A może pomarańczka będzie? Pojejaska. O, mama zgadła! No, Igorek, ty chyba będziesz miał takie samo. Dasz radę wyjąć? Nie. Mam ci pomóc? Ale pycha. Niam, 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 niam. Zrobić mi to... Otworzyć? Tak. Dobrze. Ale nie pokroić. Nie kroić? Tylko otworzyć? Tak. Okej. Okay. Ada, też nie był Mikołaj i dał nam bierzęta, wiesz? Chłopcy, Mikołaj wysłał do was list. Takie wideo. Chcecie je teraz włączyć? Tak. Dobra. Dziadko nie? Tak, tak. Pracujemy również Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Muszę wiedzieć, które dzieci zasłużyły na prezenty, a które muszą nieco mocniej się postarać. A wy zasłużyliście na prezenty? A ja? No to chłopaki oglądają teraz list, który się już kończy, a ja próbuję zrobić tu szybko ślady, że to niby Mikołaj przez okno się wkradł. Teraz muszę tylko wyskoczyć oknem, zrobić hałas, żeby chłopaki myśleli, że naprawdę do nich Mikołaj przychodzi. I ciekawe jak zareagują. To było? Kto tutaj u was był?
zostaną was w pokoju. Co to było? Poślady Mikołaja! Czemu okno otwarte jest? Zobaczcie, może nie zdążył jeszcze daleko uciec, może go jeszcze wypatrzycie. Nie ma go. Nie ma go. Uciekł. Przecież tu był. O nie, ale zobaczcie, zostawił wam coś. Ślady są. Ale super. Tato. Co? Mikołaj, otworzyć okno. Nie zjadł? Nie. Ale zjadł dwa, Oliśku, bo zostawiłeś cztery. I zobaczcie, jest tylko pół marchewki. Pół marchewki? To Rudolf chyba zjadł trochę marchewki. A mleko jest? Czarz. Ale on zostawił ślady. Zobacz, prezent jaki ci zostawił Mikołaj. Ale ciężko, Mikołaj mocno zawiązał. Z rekinem? A ty co masz? Co ci zostawił? Nie. Czekaj. No, daj tak na dół. Wow, buzikiem! Patrz! Ale super! Co? Dla nas też coś było. O, dla mamy i dla taty też jest Mikołaj. Wow! Na kogo to, jak myślisz? Zobaczę. Na mamy! Dla mnie? Tak. Mogę zobaczyć? Jajko! O, jakie piękne! Mamo, mam jajko! Wow! Pokażecie do kamery, co dostaliście od Mikołaja? Ja też mam! Ale super! Igor, pokaż się! Wszystko na raz musiałeś wziąć? Dobrze. Adusia, nie bądź smutna, dla ciebie też są mikołajowe przysmaki. Zaraz dostaniesz. Wiesz co ci powiem? Co? Mój Mikołaj się nie postarał, bo nawet nie zapakował ładnie prezentu. Zapomniałem, że trzeba to zapakować. Zapomniałem, naprawdę zapomniałem. Mój Mikołaj co roku musi coś źle zrobić, bo w zeszłym roku dostałam spóźniony. W tym roku niezapakowany. Ale ładny dostałam prezent, bardzo się cieszę. Ale czekaj, to było to było pod choinkę. Czy pod choinkę dostałam spóźniony? No, ale mój Mikołaj co roku coś musi. A takie życie, za dużo dzieci ma. A to, że byłaś bardzo niegrzeczna, no to trudno. Aha. Powiem wam, że taki worek to wielofunkcyjna zabawka, bo chłopcy właśnie sobie zrobili zawody na skakanie w worku. O!